Cześć, witam was na kanale GraNaKompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek do gry Conan Exiles. Jest Odcinek taki, można powiedzieć, poradnikowo-poglądowy. W dniu dzisiejszym wejdziemy sobie, moi kochani, do dungeona Wine Cellar Dungeon. Jakieś lochy dla wina, piwniczka z winami, coś w tym stylu, jak chcecie tak sobie to tłumaczcie. Znajdujemy się przed tawerną, w której siedzi sobie, stoi właściwie Conan. I co my tutaj mamy, słuchajcie? Obok tego, powiedzmy, barmana leży taki skoroszy, taki notatnik. Możemy sobie otworzyć: jest to księga karczmarza. Na bogów, co ja myślałem? Zamknąłem szeta w piwniczce. Miałem tam cały alkohol. Ten ochlaptus doprowadził mnie do ruiny. I tymi słowami zaczyna się, tak na dobrą sprawę, nasza przygoda. Musimy w tym momencie wyjść sobie z tej tawerny. Tam muzyczka gra, impreza jest, dziewczyny tańczą, czyli jednym słowem, e, wino kobiety i śpiew, tak. Musimy przejść, słuchajcie tutaj na tyły tej tawerny, i to jest wejście do dungeona. Dla tych, którzy jeszcze tutaj nie byli, to po prostu sobie przelecimy przez ten dungeon. Ja nie będę tam zbytnio walczył z tymi wszystkimi. Mobami, bo to nie ma najmniejszego sensu. Za długo by to zajęło, a nie chcę wam czasu zabierać. Natomiast ci, którzy nie wiedzieli w ogóle, że coś takiego tutaj istnieje, no to teraz już będziecie wiedzieć. Wchodzimy do środka. Jesteśmy w środku. Tak, i odzywa już się nasz szed Pijak, czyli, czyli Shed, który został tu uwięziony. Na ziemi mamy kolejną notatkę. Ja bardzo gorąco zachęcam was do eksploracji takiej wnikliwej eksploracji tego Dungeona, ponieważ jest bardzo dużo skrzynek, lutów, które, które możecie tutaj wydropić. Słuchajcie, machnę go tylko raz, żebyście zobaczyli. To jest taki mini-boss, więc warto go Warto go sobie tutaj zaciukać, z niego dosyć ciekawe rzeczy wypadają w postaci np. przykładu stali i tak dalej. Natomiast tu na stole leży kolejna notatka, możecie sobie ją otworzyć, tak jak powiedziałem, wszystkiego wam nie pokażę, zachęcam do eksploracji. Tutaj mamy dwóch kolejnych jegomości, łowcy relikwii, uwaga na nich, oni są no, dosyć odporni, ja mam drapieżą klingę, no i zobaczcie, tak na dobrą sprawę po jednym uderzeniu, tylko tyle życia im zabrałem, więc trzeba byłoby się namachać, natomiast też dosyć mocno biją, więc osoby na niższych levelach, e, uwaga, zabezpieczcie się w jakiś, e, jakąś lepszą broń i pancerz, no i weźcie ze sobą może niewolnika, ewentualnie róbcie to w grupie. E, schodzimy sobie, słuchajcie, tutaj na dół, no i teraz e, jak zejdziemy to tutaj mamy pierwsze takie powiedzmy, że ruiny. Tutaj jest trzech jegomości, to też są łowcy relikwii, natomiast zachęcam do tego, żeby przejść sobie tu, ponieważ tutaj są skrzyneczki, oczywiście jest również notatka, więc warto tę notatkę sobie przeczytać, natomiast są skrzynki, tu akurat jest 11 srebrnych monet, no tutaj są jakieś inne rzeczy, zupa na głowiźnie Nosorosa. Bardzo fajnie, natomiast też zdarzają się takie skrzynki. Ja tutaj na obecną chwilę nie widzę. Może, może gdzieś tu będzie też nie. Jest jeszcze jeden rodzaj skrzynek, i to wam chcę pokazać. Ponieważ pod jednym z filmów było pytanie, czym jest stal charyjska. No więc tutaj właśnie stal charyjska. O, dropi. No i ja sobie tylko na, na pierwszoosobowy plan wezmę. Jeżeli zobaczycie taką skrzynkę, tu gdzie jest kropka, to z niej dropi właśnie stal haryjska. I ją mam w tym momencie w ekwipunku. Co z tego robimy, do czego ona jest potrzebna? No do wytwarzania broni. W tym miejscu warto przejść sobie też za te skałę, ponieważ tutaj też jest skrzynka i to też jest skrzynka ze stalą haryjską. Warto sobie to zebrać. Nie drobi jej tak bardzo dużo, jakbyśmy tego chcieli, więc no niestety, ale trzeba się trochę tutaj namachać. Tutaj mamy kolejną, kolejnego mini -bossa. moi drodzy. Różne postaci tutaj się znajdują. Niekoniecznie musi to być brand z Zingary, może to być Mosas na przykładu. Natomiast jest to, jest to mini boss, którego warto sobie ubić. Yy, dlatego, że z yy, tego minibosa leci yy, między innymi serce bohatera. Więc yy, myślę, że jest to dosyć ciekawa gradka. Po to, żeby, żeby, żeby no, pokusić się o to, yy, aby skasować tego, tego jego mościa tutaj. Akurat no to w tym momencie to jest. To jest chyba dziewucha. Przynajmniej po klatce piersiowej tak wnoszę. <gry> po twarzy już trochę mniej. Natomiast zaraz ją zaciukamy. I zobaczymy, co wypadnie. No, już, już, już. Dobrze, co wypada? No, legendarny zestaw do naprawy broni, jak najbardziej to się przyda. Tym bardziej, że mam drapieżną klingę. No i serce bohatera, oczywiście, sporo innych różnych gadżetów. Ehm, to jest to, ale nie na tym poprzestajemy, ponieważ idziemy sobie tutaj na tyły tego całego straganu Majdanu. I tutaj mamy dwie skrzynki. Akurat w pierwszej 17 monet było. W drugiej, o proszę, 4 złote monety i sztabka srebra. Także dosyć fajne itemy, nie są takie same. Od razu mówię, nie są takie same, różnią się. Za każdym razem może wypaść wam coś zupełnie innego, jest to randomowe. Schodzimy sobie tutaj na dół i tu w tym momencie mamy dwóch łowców relikwii. Warto ich zaciukać. Później przechodzimy sobie przez most i uwaga, no tutaj trzeba przeskoczyć jednak, ponieważ jest przepaść, więc uczulam na to. Te latarnie możemy zapalać. I teraz, moi drodzy, zaczyna się dosyć ciekawy etap naszej podróży. Ja sobie wyłączę laskowanie, bo mnie tutaj nie było widać. Inaczej nie, nie mógłbym wam tego pokazać. Aha, już mnie dojrzeli, chyba mnie dojrzał, ale i tak mi nic nie zrobi. Eee, teraz zwróćcie uwagę. Patrzcie, Wy, wyłażą szkielety z ziemi. <gry> Wyłożą szkielety z ziemi i na nie naprawdę trzeba uważać, słuchajcie, bo no, w tym miejscu to akurat cyklicznie wyłażą. Natomiast można się zapomnieć i, i, i tak przelecieć, przelecieć, a tu nagle ciach, o leci za nami cała zgraja tych szkieletów, więc no warto mieć to na uwadze. Ym, dobra, ja już nie będę maskowania wyłączał, żebyśmy wiedzieli gdzie szkielety wychodzą. Tutaj jest notatka, więc też warto ją sobie zebrać. Przejdziemy sobie dalej. No i teraz tutaj, moi kochani, są takie ruiny, taki ala labirynt, coś, coś w tym stylu, więc pokręcimy się tutaj troszeczkę, dlatego że jest tutaj sporo rzeczy, które możemy znaleźć, tak jak powiedziałem, warto jest eksplorować sobie te, te rzeczy. Proszę bardzo, no i jest skrzyneczka, 14 złotych monet, to nie byle co, ja celowo tego nie zbieram, ponieważ nie, nie jest mi tutaj na singlu, to do niczego potrzebne, natomiast Was zachęcam ze względu na fakt, że za monety możemy kupować różne rzeczy u handlarzy. Ewentualnie możemy w błynku przerobić je na złoty pył. Co się później przekłada na to, że możemy sobie kraftować różne ciekawe rzeczy. Tu jest kolejna skrzynka, moi drodzy, i tu już szkielety nam wychodzą z ziemi. Ja przejdę sobie dalej. Nie będę się z nimi lał. Lecimy, lecimy. Tam już widać wodospad, moi drodzy. No i tutaj mamy kolejnego mini minibosa. I uwaga na tego minibosa, słuchajcie, dlatego, że on leje naprawdę dosyć mocno. No widzicie, ja nie skasowałem tych szkieletów. Eee, niektóre się puściły za mną, niektóre tutaj były. Rozwalimy sobie tego minibosa i zaraz e, zobaczymy co z niego wypadnie. A wypadają ciekawe rzeczy. Yy, za każdym razem jak go ubijałem, wypadała cząstka mocy i wypadał, yy, proszę Państwa, wy... yy, sztabka charyjskiej stali. No i tak jest też tym razem. Cząstka mocy jest, charyjska stali jest, no i dodatkowo jeszcze jakieś tam randomowe yy, itemki. Zobaczmy, czy tutaj coś się znajduje. No tu akurat yy, nic, yy, niczego nie było. Więc możemy sobie lecieć dalej. I teraz tak, teraz tutaj sobie przejdziemy, moi drodzy, przez taki mostek. Oczywiście te e, latarnie, ten lampion, te pochodnie, jakkolwiek chcemy, to tak to będziemy nazywać. E, sobie możemy zapalić, możemy nie zapalać, jak, jak tam chcecie. Idziemy w każdym razie w górę. No i teraz po przejściu tutaj w górę. O, mamy. No tak, no... No, mamy jakiegoś napaleńca. <laughs> no chodź tu, no chodź, bo cię nie mogę trafić. No proszę, łupko grzbiety się przypałętał. Łupko grzbieta już mogę zaciukać, nie ma problemu. Natomiast tu jeszcze są szkielety, ale chcę wam pokazać ciekawszą rzecz, ponieważ tutaj skręciłem, jak widzieliście, w prawo i tu w tej jaskini, słuchajcie, mamy bossa, głupko grzbieta i to jest trzy, czaszko, trzy czaszkowiec, on bije naprawdę bardzo mocno musicie bardzo mocno na niego uważać i, i e, jeżeli będziecie tutaj sami bądź nawet też w, w grupie no to jednak system e, uników jest e, dosyć mocno wskazany on się za mną puszcza puszcza się dobra my lecimy dalej ja nie będę go tłukł, bo nie ma nie ma to najmniejszego sensu w każdym razie tu też zachęcam do eksplorowania całego tego miejsca, ponieważ dużo ciekawych rzeczy y, się znajduje. Mnie interesuje ten wodospad i tam się będę kierował. O, proszę bardzo, dwie skrzynki. Całe, pełne. Co tutaj mamy? Barwy Wojenne, darfalscy kanibale. Wy nie odpuścicie, jak widzę, panowie, y, 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 szkieletowe dżentelmeny. <grymden znać> znaczy nie no, dżentelmeny to to raczej nie są. No dobra, a w drugiej skrzynce co było? Proszek spaczenia, no też dosyć ciekawie, też dosyć ciekawie. E, dobra, my lecimy sobie dalej w takim wypadku. No i tu chcę. Tutaj chcę dotrzeć do takiej, no, można powiedzieć, do takiego obeliska, niczym. No, chyba w Waszyngtonie jest taki, tak? Mm, taki podobny, tylko dużo większy. <laughs> I mamy kolejnego minibosa, moi drodzy, i to też jest boss, który leje dość mocno. Jest tu jeszcze jeden taki minibosik. Jak pamiętamy, to pierwszy był z młotem, ten jest z lancą bądź piką, jakkolwiek chcemy tak to możemy nazywać. Natomiast trzeci jest z jakimś takim niby mieczem, czy czymś w tym stylu. I teraz tak, tutaj z niego również leci cząstka mocy, również leci charyjska stal. I różne inne randomowe rzeczy, ale tu mamy skrzyneczkę, i tę skrzyneczkę też warto sobie ogarnąć. Dobrze, my polecimy dalej. My polecimy, moi drodzy, dalej. Tylko jeszcze się upewnię, czy czegoś tu nie, nie zostawię? Nie. No dobra. Czekajcie, w te, w te, bo w tej chwili to się chyba zgubiłem. <laughs> Zdarza się. Ale spoko. Poszu to w takim razie może jeszcze tutaj poszukajmy tego, tego trzeciego gościa. Chodź to. A, i widzę, że notatka jest koło mostu. Notatka tutaj jest koło tego mostu, moi drodzy. Stary pergamin. Już sobie polecimy, słuchajcie, nie ma, nie ma co zwlekać. Ehm... Lecimy, lecimy, lecimy. Się tego tak upewniam, czy nic za mną nie biegnie. O, proszę bardzo. No i, i przyszedł do nas ten trzeci boss. No, zobaczcie, on ma jakiś taki miecz e, dwuręczny. Dosyć, e, dosyć ciekawy. Bardzo, bardzo mi się podoba design tego miecza. Fajne efekty też e, są. Więc go możemy spokojnie tutaj e, zabić. I to jest trzeci e, boss, z którego e, poleci nam właśnie cząstka mocy. No i oczywiście stal charyjska <laughs> Spadła mi stąd. Gdzie mnie tu leje? Gdzie mi się tu gramoja? <laughs> Dobra, lecimy dalej. E, ten łucznik chyba się za nami puści, jak sądzę. Tak, puszcza się. O, dobrze, niech się puszcza. Teraz tak, moi drodzy, tutaj to już mogę sobie włączyć na spokojnie maskowanie, ponieważ z całą resztą nie chcę się bić. I teraz lecimy sobie tutaj pod górę. Bardzo ważna sprawa. Dotarliśmy do takiego rozwidlenia, tak? Mamy ścieżkę w lewą stronę, mamy ścieżkę w prawą stronę do takiej jaskini. W momencie, kiedy pójdziemy sobie tutaj w prawą stronę, to moi kochani. Dojdziemy do miejsca, gdzie zaczną się pająki. Już widać tutaj pajęczyny, już widać przędze pajęczą na, na ziemi. Jest jej tu odgroma, także jeżeli chodzi o jedwab, można się tak pięknie obłowić. Proszę, zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda. I tutaj mamy kolejnego bossa, i to też jest boss trzyczaszkowy. Więc uwaga, jest bardzo odporny i bardzo silny. Ale jak y, my już tego bossa znamy, jak y, doskonale wiemy, i tutaj mamy trzy skrzyneczki. Proszę bardzo, otwórzmy sobie pierwszą. Mamy sztabkę stali, sztabkę srebra, sztabkę żelaza, jakieś takie rzeczy. Tutaj potrzebujesz klucza. Klucz poleci z bossa. Jakby co? I tu mamy srebrną monetę, pięć srebrnych monet, inne różne ciekawe rzeczy. Warto tego bossa, oczywiście, zabić. Tylko pamiętajcie, że jest dosyć mocny. Ja nie będę tej trzeciej skrzynki otwierał, bo nie mam, takiej, nie mam takiej potrzeby. A to zawsze jest coś randomowego, w związku z powyższym będzie to niespodziewanka dla Was. My lecimy dalej. Wracam, oczywiście, tą samą drogą, którą przyszedłem do tego rozwidlenia. I teraz pamiętacie, poszliśmy w prawo. To teraz pójdziemy w lewo i lecimy sobie tutaj do góry, moi drodzy. Lecimy, lecimy, lecimy i to jest kolejne rozwidlenie, jest w, prawo, jest w lewo i jest w prawo. My musimy skręcić sobie w prawo. I naszym oczom ukazują się takie, można powiedzieć, jakiś taki grobowiec, jakieś katakumby, jakaś świątynia. E, tutaj uwaga, bo tu w ziemi są szkielety. Ja mogę na chwilę wyłączyć maskowanie, żeby wam udowodnić. Proszę bardzo, są są. E, więc tutaj musimy na to e, towarzystwo uważać, ponieważ na pewno wypełznie. Z, z ziemi i będzie nas tutaj molestować. Natomiast w tym wszystkim chodzi Chodzi o to, no tak, jeszcze, jeszcze tutaj towarzystwo mamy po drodze, w tym wszystkim chodzi o to, żeby dotrzeć tam do środka, do tej świątyni, ponieważ tam będzie ten właściwy boss, którego tak naprawdę szukamy. To chce się bić czy nie? Bo nie? Nie mam czasu za bardzo. Widzowie czekają. No, gin, ile razy mam cię uderzać? I lecimy sobie, słuchajcie, tutaj na górę do środeczka. Tu w środku jest spokojnie, nikogo tutaj nie ma. Przynajmniej na razie. Nie wiem, czy twórcy będą chcieli coś tutaj utrudnić. W każdym razie, już sam boss nie jest łatwy, powiem wam szczerze. Boss spawnuje się tutaj. Ale co zrobić, żeby on się pokazał? Trzeba odpalić wszystkie te ogniska. Słuchajcie, wszystkie ogniska dookoła trzeba. Zapalić. Krata się zamknęła. Jesteśmy zamknięci. Nie ma opcji, żeby stąd wyjść. No i tu naszym oczom, proszę bardzo, ukazuje się takie oto bosisko. On ma dosyć ciekawe mm, ataki. Zaczniemy go sobie lać. Ja nie będę Was trzymał, ponieważ jego się leje dosyć długo. Nawet tą drapieżną klingą, która jest zbustowana i zadaje tam około 103, 103 czy 104 punktów obrażeń, to i tak długo się go leje. Natomiast w momencie, kiedy on będzie te swoje takie ciekawe rzeczy robił, to ja Wam to pokażę. No, dobrze. On już zaczyna swoje różne cudowianki odwalać. Uwaga, słuchajcie, nie stawajcie na tych niebieskich polach i nie dajcie się tym, tym takim, nie wiem, gejzerkom trafić, bo można dostać kuchu. Więc to było, była jedna taka akcja, którą on potrafi zrobić. Poczekamy, słuchajcie, na kolejną akcję, oczywiście też wam ją pokażę. No dobra. Słuchajcie, teraz kolejny będzie atak. On sobie zbiera takie niby moce i zaraz powstaną z ziemi kościotrupy. Proszę bardzo. I oczywiście mamy również tutaj te, te, te niebieskie takie takie pola. Trzeba ich unikać. Nie się tu oczywiście nic nie stanie, ale tak dla picu wam pokazuję, żeby, żebyście po prostu mieli świadomość tego, że, że trzeba od tego uciekać, tak? No i przy okazji te, te kościotrupy też dosyć mocno leją, więc warto mieć to na uwadze, żeby jednak przynajmniej lejąc te kościotrupy trzymać się z daleka od bossa bo dostaniecie taki wpiernic, że raczej już stąd nie wyjdziecie i to jest kolejna jego akcja, taki niby huch czy, czy, czy on żyga, nie wiem, nie wiem właściwie co, co, on, co on robi no ale załóżmy, że imitacja to jest takiego lodowego podmuchu dajmy na to, bo nic innego mi do głowy tutaj nie przychodzi oprócz puszczenia pawia o widzicie, no coś, coś w tym stylu Natomiast może, może jednak by twórcy bardziej wyjaśnili. Czekajcie, wiecie co, ja sobie tylko kija wezmę. To jest, to jest chyba evenement, że, że boss tam nas leje, a ja kije wyciągam świecące z wora w trakcie, w trakcie lania. No dobra, leję go dalej no i spotkamy się już podejrzewam przy końcu, ponieważ on jeszcze jedną taką akcję pewnie zrobi zanim ja go tutaj ubiję. Mm, niestety jestem sam, więc, więc nie mam wyjścia, natomiast, yy, natomiast później no to już, yy, już, już będzie prościej, nie będę was tak trzymał, nie żyjaj mi tu. No dobra, już go, prawie, już go prawie ubiłem. No i dobrze, leży, no w końcu. Yy, kraty się pootwierały, yy, teraz zobaczmy co z niego wydropiło, słuchajcie. W tym wypadku wydropiło z niego 9 sztabek charyjskiej stali oraz zwój na harykańską broń. To jest dosyć istotne, ponieważ tutaj możemy sobie ten zwój użyć tego zwoju możemy użyć i proszę bardzo, sztylet, topór, miecz, młot, haryjska pika oraz łuk dostajemy możliwość wykonywania sobie takich oto rzeczy. Dodatkowo może wydropić moi drodzy zwój na na taką oto tutaj zbroję charyjskiego żołnierza bądź jest jeszcze jedna zbroja i to jest zbroja bodajże najeźdźcy, ale już się upewniam żeby was w błąd nie wprowadzić tak, najeźdźcy no dobrze, zabiliśmy słuchajcie tego tego bossa i teraz co, to się wszystko pootwierało My, my stamtąd przyszliśmy, więc musimy iść tutaj w tę drugą stronę. I tutaj mamy wyjście moi drodzy. I teraz jak wyjdziemy, to z powrotem wrócimy do Serper Meru. E, oczywiście będziemy mogli sobie odpocząć, będziemy mogli przejrzeć nasze e, nasze zdobycze. Świecący kij nie jest mi już potrzebny e, do tego wszystkiego. No trochę zjechałem trzeba przyznać tą e, tą, tą, tą klingę. Także no, trzeba mieć to na uwadze, żeby zaopatrzyć się, moi drodzy, jeżeli jakaś broń taka gorsza, no to, to żeby mieć kilka sztuk, jeżeli jakaś legendarna, no to żeby, żeby mieć legendarne zestawy do naprawy broni, bo to jednak mm, dosyć dużo, duże zużycie powodują, powoduje to bicie tych, tych mobów. Sekcja komentarzy, jak zawsze, należy do Was. Nie będę w tym momencie wyjaśniał, objaśniał, jeżeli chodzi o, o, o broń, która jest lepsza, która gorsza, oraz to samo z pancerzami. Zrobię po prostu osobny odcinek do tego. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę osoby nie subskrybujące kanału. Zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj oraz dzwoneczka, tak byście byli na bieżąco informowani o nowościach, które dodaję. Oraz oczywiście o live'ach. W prawej części ekranu znajduje się lista osób wspierających kanał. Dzięki tym osobom, kanał może nadal rozwijać się. Za co serdecznie Wam moi kochani dziękuję. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.